Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na kolejne rozpakowanie słuchawek od 50 Centa, czyli słuchawek firmy SMS Audio serii Street. Tym razem mamy duże słuchawki wokouszne o nazwie Over Ear ANC. Ten dopisek ANC to jest od funkcji, które te słuchawki mają. Jest to aktywna redukcja hałasów z zewnątrz, czyli Active Noise Control. Słuchaweczki takie możemy kupić za 1200 zł, cena nie mała, a raczej wręcz zaporowa jak na polski rynek. Natomiast słuchawki prawdopodobnie będą grały świetnie, ponieważ mają profesjonalne przetworniki dostrojone tak, aby przekazywać wszystkie pasma bez żadnych strat, bez żadnych zniekształceń. No niestety za najwyższą jakość przyjdzie nam zapłacić bardzo słoną cenę. Co widzimy na kartoniku? Same słuchawki. Mamy także portret 50 Centa, czyli Curtisa Jacksona z tymi słuchawkami. Z tyłu mamy troszeczkę takich podstawowych informacji właśnie o 40 mm profesjonalnie dostrojonych przetwornikach, hybrydowej naturze słuchawek. Mogą działać albo z funkcją ANC, albo bez niej. Składana konstrukcja, bardzo miękkie nauszniki z memory foam, czyli pianki, która się nigdy nie ubije, zawsze wróci do swojej właściwej objętości, oraz wzmocnione basy. To by było na tyle takie podstawowe, bardzo informacje. Mamy też obrazek, jak one się tutaj nam składają, ale to zobaczycie za chwilkę. Na boku także informacja, iż te słuchaweczki posiadają w sobie 260 mAh litowo-polimerową baterię, którą możemy ładować poprzez dostarczony kabel. Ładowanie trwa mniej niż 2,5 godziny, a wtedy ta funkcja wystarcza na do 70 godzin grania, w zależności od stopnia głośności w słuchawkach. Jeszcze na samym dole mamy, co jest zawarte w zestawie, i już sobie te słuchaweczki otwieramy. Zobaczcie, zdjęliśmy kartonik zewnętrzny, dokładnie tak samo jak w poprzedniej wersji, czyli Over Ear Wired. Otwiera nam się w ten sposób. Tutaj mamy jeszcze obrazek z 50 Centem i za tym są już same słuchawki w takim fajnym etui przypominającym piłkę do rugby. Tutaj jeszcze mamy oczywiście naklejki, instrukcje, też broszurkę od 50 Centa. Zobaczcie, instrukcja jest generalnie do wszystkich słuchawek, nie tylko do tych over earów ANC. Możemy także zapoznać się z całą ofertą tej firmy. Zobaczyć sobie, jak wyglądają inne modele. Są także słuchawki dokanałowe. I taka właściwa instrukcja do tych słuchawek w kilku językach. No i co moi drodzy z tym etui? Jak widzicie, jest fajne, zapinane na zamek, przy okazji dość sztywne, fajnie zabezpiecza słuchawki w środku oraz też świetnie wygląda. Naprawdę fajnie wygląda. Zobaczcie, w środku mamy słuchawki SMS Audio Street Over Ear ANC. Nie są zbyt ciężkie, myślę, że spokojnie poniżej 300 gram ważą. Rozkładane. I za chwilkę się im przyjrzymy, ale zobaczmy jeszcze, co mamy w zestawie. Mam tutaj taką kieszonkę, taki schoweczek. Jest szmatka do polerowania błyszczących elementów, taka ściereczka. O, proszę, zobaczcie. Mamy taką przejścióweczkę, mini jack, a tą stroną możemy sobie podłączyć te słuchawki w samolocie, po prostu korzystać ich podczas podróży samolotem. Dobre dla osób podróżujących. Oczywiście w Stanach samolotem podróżuje się tak często jak u nas autobusem, więc nie jest to nic dziwnego. Kolejne kable. Mamy kabelek do ładowania funkcji ANC, tej baterijki wewnętrznej. I mamy też główny kabel połączeniowy, dwie wtyczki mini jack 3,5 mm, jedna łamana właśnie do urządzeń mobilnych. Ta wchodzi w słuchawki i mamy tutaj też mikrofonik na kablu. Mamy też taki przycisk, który możemy odebrać rozmowę, zakończyć ją, spauzować utwór lub go wznowić. Czyli przycisk wielozadaniowy. Sam kabel wydaje się być całkiem fajnie zabezpieczony niebieskim oplotem. Dokładnie taki sam kabel, jak było w przypadku tych mniejszych słuchaweczek. Moi drodzy, same słuchawki, jak widzicie, duże. Regulacje bardzo precyzyjne. Na stalowych prowadnicach, czyli bardzo wytrzymałe. No, sama konstrukcja bardzo elastyczna.
Nauszniki troszeczkę ruchome. Tutaj mamy bardzo fajny, masywny pałąk. Jest tutaj plastik najwyższej jakości, też elementy gumowane zapewniające mu elastyczność. Jest też logo firmy. Od wewnętrznej strony gruba poduszka, bardzo mięciutka, obszyta niebieską nicią. Dokładnie tak samo jak w poprzednim modelu. Tutaj mamy też elementy plastikowo-gumowe z dodatkiem gumy, dlatego to się nam nie będzie zapewne brudziło. Też będzie odporne na jakieś uderzenia, zadrapania. Jest też wypukłe logo SMS Audio. W środku tych nauszników troszeczkę błyszczącego plastiku, nie za dużo da się tą ilość przeżyć. I zobaczcie, same nauszniki, gąbeczka bardzo, bardzo miękka, bardzo gruba, wracająca do swojej wyjściowej objętości, czyli memory foam, bardzo fajna z dwóch względów. Realnie spotykamy ją tylko w najdroższych, najlepszych słuchawkach. Przypomnijmy chociażby w gamingowych, takich jak SteelSeries 9H, kosztujących 500-600 zł, albo w SteelSeriesach, Siberiach Elite też były takie gąbki i sprawowały się świetnie. Jakie są zalety? Po pierwsze, taka gąbka bardzo dokładnie dopasuje nam się do naszej głowy. Dociśnie tam, gdzie trzeba, nie dociśnie tam, gdzie nie trzeba. A jeśli zdejmiemy te słuchawki, to powróci właśnie do takiego stanu wyjściowego i nie będzie sytuacji, że na przykład po pół roku będziemy mieli te gąbki tak zbite. To się po prostu nie ma prawa zdarzyć przy tego typu wypełnieniu. A jak widzicie, też skóra, którą to wszystko jest obszyte, jest mega dobrej jakości. Po prostu sama przyjemność dotykać tych tutaj wykończeń. Przestrzenie w środku może nie są za duże, ale bez problemu powinny zakryć całe ucho. Tak więc mamy tutaj typową konstrukcję wokouszną zamkniętą. Dzięki temu już pasywnie będziemy mieli niezłą izolację hałasów. A jeszcze tutaj mamy, zobaczcie, miejsce na ładowanie oraz pstryczek, który uruchamia nam funkcję ANC, czyli redukcję hałasów. Jest też wejście na wtyczkę mini jack od kabla. Tak więc tą funkcję będę niedługo testować, a za jakiś czas będę miał dla Was też porównanie tych słuchawek z tym mniejszym modelem nausznym. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego rozpakowania i pozdrawiam Was, cześć!